Przede wszystkim to są sklepy spożywcze i budowlane, a więc duże hipermarkety, małe dyskonty, drogerie, małe sklepy typu tradycja, lotniska czy też szpitale. Generalnie wszystkie te miejsca, gdzie znajdują się koszyki i wózki, które każdego dnia używane są przez setki, a może nawet tysiące klientów. Według mnie nawet bardzo, dlatego że oczywiście COVID i pandemia z nim związana jakby pokazała, że powinniśmy zwracać coraz większą uwagę na rzeczy, które nas otaczają, na które do tej pory nie zwracaliśmy uwagi. Nasze badania i informacje, do których dotarliśmy, pokazały, że na tego typu wózkach czy koszykach znajduje się mnóstwo bakterii, mnóstwo wirusów, mnóstwo zagrożeń, które chcemy wyeliminować. No i stwierdziliśmy, że tego typu rozwiązanie powinna posiadać każda sieć, aby stworzyć przekonanie dla klientów, że są oni bezpieczni, realizując zakupy.